Witajcie, kochane dziewczyny, w nowym roku. Przed nami wielkie wydarzenie, Śniadanie dla Kobiet, które odbędzie się 13 stycznia w restauracji Linder w Malni. Gościem specjalnym będzie Ewa Szatkowska, która będzie miała słowo poświęcone wdzięczności. Myślę, że jeżeli mieszkacie gdzieś w okolicach Krapkowic czy w samych Krapkowicach, warto zapisać się na to Śniadanie dla Kobiet, dlatego że będzie to na pewno cenny czas, warto zaprosić koleżankę, bo być może będzie to najlepsza sobota, jaką spędzicie w styczniu. Link do zapisu znajduje się pod opisem filmiku, w opisie filmiku i gorąco Was zachęcam, szczerze Was zachęcam do tego, żeby wziąć udział w tym wydarzeniu. A teraz już zapraszam na naszą modlitwę kobiet. Dzisiaj podzielić się z Wami pewną sytuacją, która została opisana we wszystkich czterech Ewangeliach. Jeżeli Słowo Boże mówi o czymś aż cztery razy, to znaczy, że jest to bardzo, bardzo ważne dla nas dzisiaj i powinniśmy przyjrzeć się głębiej temu tematowi. W Ewangelii Mateusza w 21 rozdziale od 12 do 13 wersu, w Ewangelii Marka w 11 rozdziale od 15 do 17, w Ewangelii Łukasza w 19 rozdziale i w Ewangelii Jana w 2 rozdziale od 13 do 22 wersu. I właśnie przeczytam ten przekład z Ewangelii Jana, 2 rozdział od 13 wersu. Zbliżała się Pascha, Jezus udał się do Jerozolimy. Zastał w świątyni sprzedających bydło, owce i gołębie oraz przy swoich stanowiskach ludzi, którzy trudnili się wymianą pieniędzy. Wtedy ze sznurków ukręcił bicz i wszystkich, w tym owce i bydło, wypędził ze świątyni. Wymieniający pieniądze rozsypał monety, powywracał stoły, a sprzedawcom gołębi powiedział: zabierzcie to stąd, przestańcie robić targowisko z domu mego ojca. Jego uczniowie przypomnieli sobie wówczas słowa pisma: żarliwość o twój dom mnie pochłania. Niesamowita historia, kiedy Jezus wchodzi do świątyni po to, żeby nauczać i wpada w gniew. Stoi na początku, ukręca bicz ze sznurków, a później owce, bydło sprzedających po prostu tym biczem wygania do świątyni. Wywraca stoły, rozsypują się pieniądze. Pomyśl, ta sytuacja miała miejsce dwa razy. Na początku swojej działalności, gdy Jezus właśnie wszedł do Jerozolimy, zrobił taką czystkę w świątyni i później już przed samym pochwyceniem, przed samą męką i śmiercią i zmartwychwstaniem zrobił to drugi raz. Wyobraźcie sobie, że jakby była to rzecz normalna, że w świątyni sprzedawano woły, sprzedawano owce, sprzedawano gołębie, dlatego że kupowali je pielgrzymi, którzy przybywali do Jerozolimy po to, żeby właśnie te zwierzęta złożyć później w ofierze świątyni. Podobnie też pieniądze. Wymieniano tam monety, najprawdopodobniej monety rzymskie, na których widniały znaki pogańskie, na monety tyrskie, którymi płacono podatek w świątyni. A jednak ta sytuacja nie podobała się bardzo Jezusowi. Nie podobało mu się, że ten handel dokonuje się właśnie w świątyni. Jezus jest świadomy tego, że takie rzeczy się dzieją, ale sprzeciwia się wykorzystaniu do tych celów właśnie w świątyni. Przepisy, jakim objęto handel na terenie świątyni, generowały monopolistyczne zyski określonych kupców i przychody władz. Jezus też wyrzuca kupcom ich chciwość, ich zachłanność. O czym może mówić ten właśnie fragment? Czego może dotyczyć? Dalej czytamy w kolejnych wersach tego właśnie rozdziału drugiego w Ewangelii Jana, że od 18 wersu: wtedy Żydzi zwrócili się do Niego: jakim znakiem uzasadnisz ten swój czyn? Jezus odpowiedział: zburzcie tę świątynię, a ja wzniosę ją w trzy dni.
Żydzi na to 46 lat budowano tę świątynię, a ty wzniesiesz ją w 3 dni? Jednak mówiąc o świątyni, Jezus miał na myśli swoje ciało. Gdy więc został wzbudzony z martwych, jego uczniowie przypomnieli sobie, że to mówił i uwierzyli pismu oraz słowu, które wypowiedział. Pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział, 16 wers, mówi również o tym, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. Czy nie wiecie, że jesteście przybytkiem Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, więc można popatrzeć na to trochę szerzej, że właśnie Jezusowi zależy na tym, żeby nasze ciało, nasz czas spotkania z Nim, czas naszej modlitwy, naszych relacji z Jezusem był czasem świętym, był czasem całkowicie od Niego oddzielonym, by nie było tam miejsca na żadne targowanie się z Bogiem, by nie było miejsca na żaden handel wymienny. Ja Ci, Boże, to ofiaruję, to Ty w zamian daj mi to. By nie było tam miejsca na żadne inne sprawy, na myśli o przyszłości, na myśli o jakimś zabezpieczeniu, na myśli o tym, czy starczy mi do pierwszego, co zrobić, żeby było więcej, lepiej, łatwiej, piękniej, co zrobić, żeby więcej zarobić, a mniej wydać. Jezus troszczy się o to, by w naszych relacjach z Nim, w naszych myślach nie było miejsca na wszystkie negatywne myśli, myśli oceniające, myśli krytyczne, myśli, które nie pozwalają nam tak naprawdę zupełnie, całkowicie, bezwarunkowo zbliżyć się do Niego, usłyszeć to, co On do nas mówi. Zawołaj do Ducha Świętego, żeby pomógł Ci rozszyfrować, co takiego oznacza bydło, owce, gołębie, czy też pieniądze w Twoim życiu. Do czego najczęściej uciekają Twoje myśli? Czym są zaprzątnięte? Co przeszkadza w takiej czystej relacji pomiędzy Tobą a Jezusem Chrystusem? Wiecie, niezwykłe jest to, że sam Jezus wypędzał te rzeczy w świątyni. Sam Jezus ukręcił bicz, więc On również chce Ci pomóc, On chce powypędzać te wszystkie rzeczy, które Ci przeszkadzają, które nie pozwalają na taką właśnie żywą, prawdziwą relację. I sam chce to zrobić. Wiecie, pozwól Mu na ten proces, otwórz przed Nim swoje serce. To może boleć, bo przecież nie było to coś łagodnego. Jezus nie powiedział do zwierząt, kochane zwierzątka, opuśćcie tę świątynię, bo to nie jest miejsce, w którym powinniście być, ale je powypędzał. Ale użył bicza do tego, stoły powywracał, wszystko się poprzewracało. Jezus był zły, okazał swoją złość. To jedyna taka sytuacja, kiedy okazał swój gniew, dlatego że żarliwość o czystość jego domu go pożerała. Ciebie również może boleć ta sytuacja, może być dla ciebie bolesny proces, ale będzie to na pewno proces życiodajny. Proces ożywczy, proces, który się opłaca. Dlatego poddaj się Jemu, poddaj się Duchowi Świętemu. Nie zakrywaj przed Jezusem swojego serca. Nie udawaj kogoś, kim nie jesteś, ale właśnie odkryj przed Nim swoje myśli, odkryj przed Nim swoje rany, odkryj przed Nim, bądź przed Nim taka, jaka naprawdę jesteś i zawołaj do Niego, żeby pomógł Ci zapanować nad Twoimi myślami. Wiecie, wydaje się to na pozór może i łatwe, ale w rzeczywistości sama wiem po sobie, że wcale łatwe nie jest, że bardzo często modlę się, a kocham Jezusa z całego serca, modlę się i chcę być blisko Niego, ale po prostu właśnie na siłę, czy zadzwoni jakiś telefon, czy nagle słyszę dźwięk komórki, czy po prostu jakaś myśl, jakaś sprawa nie pozwala mi na taką czystą relację. Dlatego diabłu będzie zależało na tym, żeby właśnie te relacje zakłócić. Wiecie, opracowania mówią, również zakładają, że być może ta sytuacja, kiedy Jezus powypędzał kupców ze świątyni i zwierzęta, była również przyczyną tego, że został później ścigany, że odbył się przeciwko niemu proces i został skazany.
że to również przyczyniło się właśnie do tego, dlatego że właśnie diabłu nie podoba się to oczyszczanie świątyni naszego ciała przez Jezusa. Dlaczego? Dlatego, że będzie walczył o Twoje serce, będzie walczył o Twoją intymność z Bogiem, dlatego, że właśnie na tej intymności budujesz swoją wiarę, która przemienia Twoje serce. Na tej intymności jesteś oddzielona całkowicie dla Niego i Jezus chce Ciebie, chce budować Twoją wiarę, chce Ciebie oczyszczać, chce Ciebie pocieszać, chce Ciebie karmić, chce Ciebie uzdrawiać, chce Ciebie pokrzepiać, chce dodawać Ci sił, chce budować Twój autorytet dziecka Bożego, Twoją też tożsamość. Wiecie, w Ewangelii Mateusza jest napisane, że do świątyni przybyli też niewidomi kulejący, a On nie wygonił ich. Jezus nie wygonił niewidomych i kulejących, ale ich uzdrowił. Podobnie dzieci wołały wtedy Hosanna synowi Dawida, bo z dzieci niemowląt Bóg odbierał sobie chwałę i tych dzieci również nie wygonił. Więc to jest jakaś wskazówka dla nas, że mamy po prostu przychodzić do Niego w uniżeniu. Nie jako ktoś, kto już jest zdobywcą, kto wszystko ma, ale jako ten, który potrzebuje lekarza. Bo Jezus właśnie przyszedł do chorych, nie do tych, którzy się dobrze mają, ale do tych, którzy Go najbardziej potrzebują. I bądźmy jak dzieci, bądźmy przed Nim szczere, bądźmy przed Nim takie prawdziwe. Odkrywajmy przed Nim swoje serca, nie zalewajmy Go potokiem słów, ale pozwólmy też na to, żeby On do nas mówił. Wiecie, w dwóch Ewangeliach, w Ewangelii Mateusza i w Ewangelii Marka, zaraz po tej sytuacji, gdy Jezus zrobił porządek w świątyni, jest opisana historia z drzewem figowym. Jezus wracał i nie znalazł owoców na drzewie figowym i sprawił, że to drzewo figowe uschło. I mówi też, właśnie daje swoim uczniom taką lekcję o wierze. Myślę, że to ta czysta świątynia, czyste nasze serca przed Panem, właśnie takie bliskie relacje, niezakłócone niczym, są tak ważne, tak dla nas życiodajne, tak dla nas święte. Bo one uczą nas wiary, one powodują, że nasza wiara rośnie, one powodują, że potem chętniej przychodzimy do Jezusa, że nie żyjemy tymi naszymi codziennymi problemami, ale właśnie czekamy na spotkanie z Nim. Nie wiem jak Wy, ale ja tęsknię za czasem takiej bliskości, takiej intymności z naszym Panem, gdzie nikt już nie będzie nam przeszkadzał. Wiecie, w Księdze Zachariasza, w ostatnim rozdziale, 14, w ostatnim wersie jest napisane: w tym dniu w domu Pana Zastępów nie będzie już handlarzy. Jest mowa o mesjańskim dniu, kiedy przyjdzie Pan. Wtedy już nic nie będzie zakłócało naszych relacji z Nim. Nic nie będzie stało na przeszkodzie naszych relacji z Nim. Wtedy naprawdę zobaczymy Go twarzą w twarz i będziemy tak blisko Niego, jak tylko się da. Wiecie, i to jest niesamowite, i to jest piękne. I myślę, że każda z nas na to czeka. Zapraszam Was teraz do wspólnej modlitwy. Duchu Święty, ja przepraszam Cię za każdą myśl, która przeszkadza mi w takiej prawdziwej relacji z Panem. Przepraszam Cię, Panie, za to, że dopuszczam do tych relacji właśnie te myśli, które nie pozwalają mi dostrzec tego, co najważniejsze. I ja zapraszam Cię, Duchu Święty, zapraszam Cię, Jezu, abyś wypędzał te myśli, abyś wypędzał te wszystkie myśli, które przychodzą i zakłócają to święte i to, co czyste. Wypędzaj, Panie, myśli oskarżające, wypędzaj, Panie, myśli jakieś troski o przyszłość, troski o zdrowie, wypędzaj, Panie, myśli krytyczne. Panie, pragnę bliskości z Tobą, pragnę tych relacji. I dziękuję Ci, Boże, za to, że Ty sam się o nie troszczysz, za to, że to Ty sam o nie zabiegasz, bo Ty wiesz, jak są ważne dla mnie. Dziękuję Ci, Panie, za Twoje słowo, które przypomina mi o tym, co najważniejsze, o tym, co najcenniejsze, o tym, o co warto walczyć
i za Twoją obietnicę, za to, że kiedyś zobaczymy Cię, Jezu, twarzą w twarz. Amen. Kochane dziewczyny, dziękuję Wam za to, że obejrzałyście ten filmik, za to, że modliłyście się ze mną, za to, że rozważałyście razem ze mną Słowo Boże. Być może jakieś wnioski nasuwają się Wam. Zapraszam do komentarzy, zapraszam do tego, żeby pisać, co myślicie o tym fragmencie. Dziękuję Wam. Błogosławię każdą z Was. Z Panem Bogiem. Do następnej soboty. Pa, pa.